Proszę o dwa komentarze. Piotr Kwiatkowski i Katarzyna Kotyńska. Po 10 minut. Bardzo dziękuję. Ja skomentuję referat dotyczący pamięci II wojny światowej i chciałbym bardzo krótko skupić się na trzech punktach. Pierwszy to jest niesłychanie silny splot tej oficjalnie przekazywanej pamięci dotyczącej II wojny światowej na Ukrainie z doświadczeniem czy z narracją sowiecką, radziecką. To jest bardzo silne połączenie bardzo silna obecność tej sowieckiej narracji się przejawia w różnych punktach. Te opowieści o partyzantach, prawda, ci kombatanci, to są kombatanci, którzy byli żołnierzami Armii Czerwonej, nawet takie drobiazgi jak wstążki, które oni mają już po 2000 roku, to są wstążki w barwach Krzyża Świętego Jerzego, prawda, to nie są w żadnym razie barwy ukraińskie, to jest ten 9 maja i tak dalej, prawda. Tu bardzo wyraźnie widać, że ta oficjalna pamięć II wojny światowej jest bardzo silnie zdominowana przez narracje, przez wersje sowieckie i relatywnie trudno jest rozdzielić w tym obszarze to, co jest ukraińskie, a co jest wspólne Związkowi Sowieckiemu, ale równocześnie w wielu momentach wyraźnie trudno rozdzielić to, co jest sowieckie i to, co jest rosyjskie. Prawda? Drugi punkt to jest właśnie z tym związany, że ta dominacja sowieckiej wersji pamięci o II wojnie światowej sprawia, że bardzo trudno jest rekonstruować, budować publiczną pamięć II wojny światowej, która byłaby jednak odrębna w jakimś sensie i która byłaby w cudzysłowie własnością Ukraińców. Jest to bardzo, 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 bardzo trudne i bardzo równocześnie wywołujące kontrowersje. Prawda? To jest taki wątek, w którym ta pamięć publiczna staje się przedmiotem bardzo ostrej, zażartej debaty, w której te różnice stron właściwie są nie do, czy stanowiska stron są nie do pogodzenia. I ostatni punkt, który mnie jakoś tam interesuje jako kogoś, kto badał pamięć II wojny światowej w Polsce, ale z punktu widzenia pewnego doświadczenia wyrażanego przez zwykłych ludzi, doświadczenia potocznego. I tutaj chciałem zwrócić uwagę, że w Polsce, czy pomyślałem sobie, że w Polsce były oczywiście okresy i wszyscy ci, którzy pamiętają PRL, wiedzą, że wojna była takim doświadczeniem niesłychanie silnie eksploatowanym przez oficjalną propagandę PRL-owską. Ale z drugiej strony nawet w tym, co mówiono publicznie i w przestrzeni publicznej było bardzo wiele elementów, które należały do narracji alternatywnych, które nie były narracjami oficjalnymi i w których wyrażała się ta złożoność doświadczenia II wojny światowej polskiego społeczeństwa. A badania społeczne pokazują również, że w tej pamięci zbiorowej zawierają się pewne elementy, które są całkowicie pomijane przez tę wielką narrację tworzoną przez propagandę sowiecką. No to jest przede wszystkim doświadczenie tych grup społecznych, które właściwie w tej heroicznej, akcentującej walkę, akcentującej te batalistyczne wątki opowieści, w ogóle się nie mieściły. Myślę tutaj o doświadczeniach dzieci, kobiet, tych ludzi, którzy,
którzy, cywilów, którzy nie uczestniczyli w walkach bez II wojny światowej. Więc kończąc i ostatnie zdanie, można też powiedzieć, że ta narracja, o której nam tutaj prelegentka mówiła, ta sowiecka narracja, ona jest jakby zdominowana przez ten wątek batalistyczny, przez ten wątek wojenny i nie tylko giną w niej pewne specyficzne dla Ukrainy doświadczenia. Nie tylko giną w niej pewne głębokie i ważne dla społeczeństwa ukraińskiego dylematy, różnice postaw, różnice doświadczeń, ale również giną w tej oficjalnej narracji losy ludzi, którzy nie nosili munduru, którzy nie walczyli z bronią w ręku, a którzy byli też w znacznym stopniu ofiarami II wojny światowej i dzielili tę traumę, jaką było doświadczenie wojenne. Dziękuję. Dziękuję bardzo i prosimy o drugi komentarz. Tak, jeśli chodzi o motyw Czarnobyla w literaturze ukraińskiej, ja mam troszeczkę inny punkt widzenia, bo jestem literaturoznawcą bardziej niż kimkolwiek innym. I pani mówiła o realności doświadczenia Czarnobyla, o realiach zapamiętanych i przekazanych przez literaturę. Również o tym, że katastrofa czarnobylska staje się symbolem przełomu, symbolem tego momentu zmiany, kiedy nic już później nie jest takie samo jak wcześniej. To jest bardzo ważny motyw rzeczywiście. On jest dominujący w tych, ja bym to nazwała, wczesnych utworach czarnobylskiej biblioteki. I jest to również, tak jak pani powiedziała, dominujący motyw kanonicznego, oficjalnego odczytania czarnobylskiego tekstu na Ukrainie. Tak to czytają dzieci, tak to mają komentować studenci w pracach semestralnych i tak dalej. W ten sposób Czarnobyl jest wpisany w pamięć, w narrację oficjalną. Co ciekawe jednak, już 10 lat po katastrofie, nawet niecałe, w 1995 roku bardzo znany i bardzo popularny ukraiński autor, Pawło Zachrebelny, znany głównie z powieści historycznych, pisze powieść Popiół snów, Popiół snił, w której wywraca ten schemat oficjalnego odczytania Czarnobyla do góry nogami. Zona i sam sarkofag stają się schronieniem, miejscem ucieczki. Tylko tam można ocaleć, jak się wydaje głównej bohaterce, przed niebezpieczeństwem grożącym jej ze strony pewnego zbuntowanego żołnierza, bo to jest strasznie taka zawikłana historia z wątkami science fiction. Tak czy owak, jest to bardzo dynamiczna opowieść, w której Czarnobyl nie jest doświadczeniem katastrofy jako takim, tylko próbą odnalezienia się w postapokaliptycznej rzeczywistości. Świat jest jaki jest, życie toczy się dalej, pytanie co będzie. Właśnie w tym kluczu, w kluczu świata postapokaliptycznego umieszcza Tamara Hundorowa całą literaturę, znaczy nie całą, literaturę popularną, masową, powstającą mniej więcej od przełomu wieków XX i XXI, która wykorzystuje właśnie Czarnobyl, czy też szerzej strefę radioaktywną jako pewną daność, jako pewne miejsce, w którym wszystko jest możliwe. Tutaj warto przywołać choćby świat gier komputerowych znanych na całym świecie, stworzonych przez ukraińską firmę, świat gier Stalker. Na bazie tego świata powstał cały szereg powieści pisanych przez autorów z różnych krajów, przede wszystkim Rosjan, o ile zdołałam się zorientować. Dalej, nieco wcześniej, w 2002 roku powstała taka praca, tutaj przeskakujemy na moment do sztuk wizualnych, taki wideoart, który zapisał mi się w pamięci, Piotra Wyżykowskiego i Ilii Czyczkana, to się nazywa Atomic Love. I ta praca jest ciekawa z innego powodu, o którym chciałabym tutaj wspomnieć.
To jest, jak skomentował jeden z krytyków, ospale zrealizowany pornos. To się rzeczywiście ciągnie niemiłosiernie, mimo że ma 8 minut. Mamy parę kochanków na romantycznym spacerze po łąkach, w wesołym miasteczku, bawiących się przy fontannach. Problem polega na tym, że to jest wszystko w czarnobylskiej scenerii. Oni są ubrani od stóp do głów w pełne kombinezony ochronne, łącznie z przyłbicami, rękawicami. Można dyskutować o tym, czy jest to dzieło wybitne, czy nieudane, natomiast część odbiorców jest zbulwersowana z dwóch powodów nakładających się na siebie. Po pierwsze, praca ta narusza tabu seksualności, ale po drugie, narusza tabu pamięci narodowej. I tutaj dochodzimy do tego, o czym pani Irena Sklokina mówiła. Na ile pamięć narodowa jest sakrum. To samo w przypadku II wojny światowej, to samo w przypadku Czarnobyla, przy oczywiście zachowaniu skali. Hundorowa w swoim nowszym artykule Post-Czarnobyl, katastroficzny symptom współczesnej kultury, post-Czarnobyl, symptom katastroficzny w kulturze współczesnej, mówi o, określa to zjawisko mianem desakralizacji pamięci Czarnobyla. Jak stwierdza dzisiaj, teraz, na naszych oczach, ta pamięć przechodzi, przestaje być źródłem rozważań filozoficznych na temat tragedii, uniwersalności, ludzkiego istnienia i tak dalej, a staje się po prostu pewnym faktem prowokującym do rozważań właśnie postapokaliptycznych, futurystycznych i bardzo często związanych z ekologią. W odniesieniu do zony pojawiają się coraz częściej pomysły stworzenia tam rezerwatu przyrodniczego, bo nigdzie indziej takie zjawiska jak tam nie występują. Internauci przywołują na przykład rysia, który stworzył sobie dom w czyimś mieszkaniu. No, jest to jakiś wariant. Kończąc, pamięć zbiorowa, o której pani mówiła, tak najogólniej rzecz biorąc, dzieli się na dwa nurty. Nurt oficjalny i nurt nieformalny, tak bym go nazwała. Ten nieformalny nurt jest znacznie bardziej dynamiczny, znacznie szybciej się zmienia i nie chodzi o to, że któraś z tych pamięci jest lepsza. Wydaje mi się po prostu, że ich zestawienie dopiero i patrzenie na ich wzajemne interakcje pozwala mieć możliwie pełny obraz. Aha, i ostatnia rzecz, bo tak mi się skojarzyło. Przejście motywu Czarnobyla ze sfery literatury wysokiej do kultury masowej i te wszystkie zmiany z tragedii do postapokalipsy wydają mi się dość dobrze odzwierciedlać schemat przeżywania żałoby. Po prostu. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wszystkie bardzo ciekawe wystąpienia. Teraz zbierzemy jeszcze może wszystkie pytania razem i potem Pani odpowiedzą. Także prosimy o pytania jeszcze. Thank you for your presentations. I have one question to Nadia about Chernobyl. Did you meet somehow in literature mentions about Jews, how they survived Chernobyl catastrophe or maybe their memories? Why I ask? Because 3 years ago it was project in Ukraine about Jewish community before Chernobyl catastrophe, and I just wondering maybe you met something about this in literature. And also I have comments and 2 questions to Ira, and maybe I would start from comment. Ira mentioned about Holocaust in education in Ukraine, and how she said, I have impression that really in Ukraine, in educational system, we have real lessons about Holocaust. But actually it's not like this, because yes, it was a very big step of Yushchenko when in 2004 in program, educational program for secondary schools, he included Holocaust topic, but actually it just, it's not really so big thing, because this topic we have to consider in one lesson, and this lesson actually about new order and occupation.
of Ukraine. So it's like to include everything in one lesson, and Holocaust and all orders, all everything what happened under Nazi occupational regime, it's impossible. And also I taught in the secondary school 3 years, and now my brother also teaches, and we somehow we have connections with other teachers. I don't know about other regions, but I think it's the same situation like in Dnipropetrovsk. Actually, teachers don't teach about Holocaust at all, except these few numbers who really participated in some seminars of non-government organizations. And there are few numbers. I know only one in Dnipropetrovsk, one in Donetsk. But actually this education, official education, absolutely doesn't include topic of Holocaust. And in the secondary school. About universities, I know situation in Donetsk, Dnipropetrovsk, Simferopol, Zaporizhia universities, and we even don't have any course devoted to Holocaust. And even in history departments, in general course of world history or even history of the Second World War, very rarely we can hear mention about Jews. So, and actually my two questions about education. If you consider it, if you researched difference between regions, in contemporary Ukraine, between, I don't know, school practice, how they can commemorate the Second World War. And another question about chronology. If you compared, for example, educational system about Second World War in 60s, 70s, 80s, what are the changes, what the trend, patterns? Okay, thank you. Yeah, I also have a question to Irina concerning the concept transnational forms of memory or remembrance, as you mentioned. And I wanted to ask you, some sound is coming out. I want to ask you about the sources, so to say, of this transnational form. How much is it the result of, so to say, external pressure, and how much it is naturally emerging social practice? To znaczy, ja może bardziej komentarz niż pytanie, ale z pytaniem o komentarz do mojego komentarza, może tak. Przede wszystkim jeśli chodzi o II wojnę światową, to znaczy mnie trochę zabrakło może w tym, co pani mówiła, prawda, tego konfliktu wewnętrznego, o którym potem pan profesor Kwiatkowski mówił, o pamięć II wojny światowej, ale oczywiście to nie jest przytyk, to nie jest krytyka. Pani mówi o kulturze pamięci, prawda? Ja myślę przede wszystkim o mobilizacyjnych zasobach politycznych, prawda, pamięci. Natomiast ja bym chciał tutaj może tak powiedzieć, że mieliśmy taki etap w polityce wobec pamięci na Ukrainie, a mianowicie, ja bym go nazwał etapem juszczynkowskim, kiedy mianowicie starano się zukrainizować II wojnę światową, czyli wydobyć się z tego kontekstu sowieckiego i pokazać jako historię, część historii narodu ukraińskiego, w której Ukraińcy walczyli przeciwko sobie nawzajem, ale w końcu jedni i drudzy wygrali. Ci pierwsi, czyli żołnierze Armii Czerwonej, wygrali od razu, a ci drudzy, czyli UPowcy, wygrali dopiero, kiedy Ukraina uzyskała niepodległość. Ale jedni i drudzy wygrali, oni się mogą pojednać. A więc mieliśmy taki okres, prawda, ukrainizacji, tak, II wojny światowej. A teraz, potem był okres Janukowycza, prawda, który, jak no wszyscy wiemy, prawda, to był zwrot, powiedzmy, najogólniej biorąc, w drugą stronę, choć nie o 180 stopni. A teraz jesteśmy po rewolucji i chciałem właśnie panie zapytać, jak panie to widzą, bo ja się zastanawiam, czy nie zaczyna się okres humanitaryzacji pamięci o II wojnie światowej. Oto mianowicie 9 maja 2014 roku, a właściwie 8 i 9 maja, co jest bardzo istotne, we władze Ukrainy zachowały się zupełnie inaczej niż dotychczas. 8 maja
minister Niszczuk, minister kultury i prezes Instytutu Pamięci Narodowej Wiatrowicz zorganizowali taki wieczór pamięci w Kijowie i zaproponowali taką stylistykę czerwonych maków. I te czerwone maki, które symbolizują kulę w ludzkim ciele, rozerwaną, prawda, z plamą krwi, są naprawdę czymś nowym w tym sporze między georgijewską lientoczką, prawda, czyli tym czerwono, tym pomarańczowo-czarną symboliką, prawda, która no jakoś tam od 2005 roku się z Moskwy, tak, rozgałęzia na Rosję, na inne kraje. Z drugiej strony tą symboliką, prawda, upowską. A więc tak jakby mielibyśmy do czynienia z taką humanitaryzacją, indywidualizacją pamięci o II wojnie światowej, prawda? Już nie próbuje się godzić tych dwóch dyskursów masowych, tak, dwóch przeciwnych stron w celach politycznych, tylko próbuje się wszystkich opłakać. Ja mam takie wrażenie, ja nie wiem, może to jest trochę więcej nadziei w tym, co mówię, niż prawdy, niż racji, tak, że tak będzie, ale no, mi się to bardzo podobało. Również 9 maja w Parku Sławy, czyli tym miejscu, gdzie zawsze władze Ukrainy składały kwiaty, premier Jaceniuk i przewodniczący Rady Najwyższej Turczynow także wystąpili z czerwonymi makami jako symboliką. Więc to wszystko było naprawdę nieźle opracowane na poziomie tych instytucji, które się zajmują pamięcią i samego kierownictwa państwa. I teraz na koniec taka uwaga i pytanie właśnie o to, co Pani o tym myślą. To znaczy, bo coraz częściej się o tym mówi Ukrainie, prawda? Wiemy z polskiej perspektywy, też tak widzimy Ukrainę jako kraj o wyjątkowo silnym konflikcie pamięci o II wojnę światową. Ale jest pytanie o to, w jakiej mierze jest to konflikt zastępczy, kompensacyjny. To znaczy pytanie o to, czy to nie jest tak i czy to nie jest jakaś prawidłowość, że społeczeństwa, które nie mogą wejść na prostą drogę w realizacji projektu przyszłości, w których istnieją nawzajem znoszące się i konfliktowe projekty przyszłości i które są pogrążone w poczuciu beznadziei, bo żaden z nich nie może obecnie zwyciężyć. Te społeczeństwa właśnie tkwią głęboko w historii, używają historycznych kostiumów, jeszcze raz odgrywają przeciw sobie walkę no, tych właśnie upolskich i czerwonoarmistów, tak, tych dwóch stron. Używane są te kostiumy do mobilizacji politycznej, ale właśnie dlatego, że nie ma drogi na przyszłość, bo obie strony się nawzajem blokują. Właściwie można by tak z tej perspektywy znowu wyrazić wielką nadzieję. Oto mianowicie rewolucja oznacza jakieś zwycięstwo i znosi to, że obie strony nawzajem się blokują, prawda? Ona wytycza drogę, ona uwalnia od tego, od tych kostiumów, tak? Od tego, żeby obecną politykę realizować w kostiumach historycznych, prawda? Czy to tak jest, prawda? Czyli innymi słowy, wtedy konflikt o pamięć na Ukrainie, który tak postrzegamy jako tak wyjątkowo głęboki, jest konfliktem wtórnym, tak? W stosunku, bo źródła tego konfliktu są zupełnie gdzie indziej. I te źródła właśnie być może teraz nabierają nowego charakteru, tak? Znaczy jest nowa rzeczywistość, nowa możliwość wyjścia i zostawienia tej historii za sobą jako historii, którą można już tylko opłakać, a nie używać do mobilizacji politycznej przeciw sobie. Dziękuję bardzo. Ja chcę powiedzieć, że po pierwsze, ja pamiętam ten moment, kiedy poszedłem na zajęcia na UJ-cie i koleżanki nie wpuścili, ponieważ ona się spóźniła i portierka dostała polecenie zamknięcia drzwi, żeby studenci nie wychodzili na zewnątrz i żeby byli chronieni przed promieniowaniem. W związku z tym ona przestała się pod gołym niebem, nie wiem jak długo stała pod gołym niebem, bo nie mogła wejść, bo chyba dziekan kazał zamknąć drzwi, żeby chronić studentów. Ale pamiętam moją refleksję z tego powodu, że tak naprawdę człowiek jest tak niezręczny, jeżeli chodzi o takie czynniki uszkadzające jak promieniowanie, że właściwie w ogóle nie powinien się do takiej technologii brać. I po pierwsze to jest moje pytanie, czy były jakieś wnioski, żeby jednak no, w ogóle nawet energetykę ukraińską zdenuklearyzować. Natomiast ja osobiście, jeżeli chodzi o powtórki z historii, ja jestem absolutnie niekompetentny. Trudno mi powiedzieć, czy na przykład jest czas na ukrainizację Powstania Warszawskiego, czy nie. Myślę, że jednak nie.
aczkolwiek cieszę się, że nie jestem człowiekiem od tych spraw. Natomiast również jest trzecia sprawa, że Czarnobyl to nie był ani pierwszy, ani największy tego typu wypadek w Związku Radzieckim. To był pierwszy, którego nie udało się zataić. Tak naprawdę przed tym był jeden satelita szpiegowski, który miał reaktor na pokładzie i który stracił kontrolę. W końcu rozbił się gdzieś tam w Kanadzie, ale dość długo krążył wokół Ziemi. Ale w każdym bądź razie, o ile mi wiadomo, to w różnych terenach postradzieckich jest wiele takich lokalnych legend o tym, że był konkretny zakład przemysłowy i tam coś huknęło, coś się ukazało, coś błysnęło. Ludzie, którzy przy tym byli, poszli do szpitala i mam wrażenie, że takich legend dzisiaj się ukazuje na terenach postradzieckich bardzo dużo. Jestem ciekaw, czy jakoś to się łączy w świadomości, czy są jakieś kontakty między ludźmi z różnych lokalnych społeczności, które też przeżyły to, że jakiś tam zakład, czy nuklearny, czy chemiczny, wziął i wybuchł w pewnym momencie. Przepraszam, że ja tylko wspomnę, bardzo podobna sytuacja jest w Jakucji, ponieważ Rosja przeprowadza próby nuklearne obecnie tam, w Tajdze. I było kilka prób nieudanych, po prostu wybuchy wyszły na wierzch, prawda, na takiej zasadzie. Poza tym poszukuje się diamentów w ten sposób też. I jest kilka takich zon, prawda, całkowitego braku życia, prawda, w Tajdze Jakuckiej. I też jest identyczna mobilizacja polityczna wokół tego problemu, chociaż nigdy nie zajmowałem się literaturą jakucką na temat, prawda, tego. Ale to tak a propos, że to rzeczywiście jest. Można zobaczyć, jest sporo stron internetowych jakuckich poświęconych właśnie problemowi tej zony tam. To chyba ze 3 jest, takie najsłynniejsze jest Karton. To jest taki projekt badawczy Karton. Ale to dziękuję. Dziękuję bardzo za wszystkie pytania i komentarz. Dziękuję bardzo za zainteresowanie w moim badaniu. I najpierw chciałabym też zareagować na komentarz. I oczywiście, że zgadzam z tym, że bardzo ciężko jest jakoś rozróżniać między radzieckim a ukraińskim, dlatego że oczywiście, że ta tożsamość, ona była wytworzona, właśnie radziecko-ukraińska identyczność, tak? I nie wszystko radzieckie oczywiście oznacza coś rosyjskie, ale i też w tych próbach, żeby jakoś wyodrębnić tą pamięć ukraińską z tej wspólnej radzieckiej, to oczywiście, że to jest bardzo też ważne, jeżeli my patrzymy na takie okresy wpływu politycznego na te procesy, ale jeżeli mówić o tej sferze, o edukacji i o kształceniu dzieci, to nie jest takiej bardzo wielkiej różnicy między tym, żeby jakoś robić wielkich bohaterów z żołnierzy radzieckich czy z żołnierzy upowskich, bo to jest te same podejście do przeszłości, to jest po prostu taka heroizacja, to jest po prostu w ogóle nie uczy się krytycznego myślenia, tak? I to jest po prostu takie stare podejście, jakie może nie tylko radzieckie i nie tylko totalitarne, powiedzmy, ale też charakterne w ogóle dla tych nation state, tak? To po prostu taka bardzo dawna tradycja i oczywiście, że nie można tylko tutaj wszystko, może ja miałam troszeczkę mniej czasu, żeby więcej powiedzieć o tych nieradzieckich formach powodzenia z przeszłością w Ukrainie, ale myślę, że tutaj ten problem jest nawet głębszy niż po prostu radzieckie czy nieradzieckie. I też właśnie, jeżeli mówiąc o tych narracjach nieoficjalnych, to oczywiście, że można dużo mówić też o tym doświadczeniu ludzi, jakie w czasach radzieckich brali udział w tych różnych nieoficjalnych formach badania historii, to oczywiście, że bardzo często to też miało do czynienia z odkryciem bardzo takich problematycznych dla radzieckiego dyskursu wątków i na przykład
przykład czasami te ludzie, jakie na przykład szukali te miejsca, gdzie byli pochowani te radzieckie żołnierze, czasami na przykład mogli znaleźć ofiar represji stalinowskich i na przykład ciekawy przypadek, kiedy pod Charkowem w Pięciochatkach dzieci ze szkoły znaleźli właśnie resztki, szczątki tych żołnierzy polskich, ofiar katyńskich, tak? I to też właśnie był taki i skandal, i nawet próby przedstawić ich w radzieckiej propagandzie jak Niemców, jakie zginęli tam w czasie II wojny światowej i tak dalej. To i też oczywiście, że te własne, te różne formy tej public history radzieckiej, to też no, wciąż to nie było tak prosto, bo mieli do czynienia z konkretnymi źródłami i mieli do czynienia z tymi, kto brał udział w tej historii i oczywiście, że ta wizja, ona no, czasami mogła być bardzo problematyczna i bardzo się odróżniała od tej historii takiej oficjalnej, uczonej w szkole na urokach. Tak? Well, about Anya's questions, thank you for your questions, and I would like to highlight that, of course, I in my presentation, by the way, I told that Holocaust education is not a particular part of historic curriculum in Ukraine, but in my presentation, I spoke about unofficial or like out of class activities, so pozauroczni zachody, well, about related to memory of World War II. So, and in a case of Holocaust, we have a lot of initiatives in this sector of out of class activity, and also I would like to to comment on your point about Yushchenko's attempts to introduce Holocaust. I don't know, maybe it was purposefully his initiative, but I would like just to mention that in 2001 Ukraine joined the Stockholm Declaration related to Holocaust education in schools. No, once again, here we have some international stimulation of this topic. So maybe Yushchenko, of course, but after 2001, we have more and more active inclusion of Holocaust topics in textbooks, in other spheres, in for example, and also from 2005 the celebration of Memorial Day of Memorial Holocaust Day was introduced in Europe, 27th of January. This day became celebrated in Ukraine too. So, still I see more like international support of this process. I would like to say that. We have except those textbooks where, of course, we have the general goal, the history of Ukraine. And of course, that's very sad that in Ukraine mostly Holocaust is perceived not as a part of Ukrainian narrative, which is sometimes or in many cases is somehow ethnically exclusive. And that's a very big part of the problem, because, for example, in Poland, as I read in some studies about Poland, Holocaust history is perceived rather as a very serious part of sufferings of population of Poland during the Second World War. So Poles somehow try maybe to include and somehow to highlight their own suffering through this Holocaust topic.
And that's very important that here we see this inclusion. And in Ukrainian case, it's a little bit different. Speaking about regions and your question about regions, I would say that Holocaust is more and more included in different unofficial events or like out of class events organized also by teachers, because of the fact that every year we have all this president decrees, programs, etc. What holidays should be celebrated at school? Right, and we have this Memorial Holocaust Day there, and pupils have not only somehow commemorated, but also they organize some small research projects, some exhibitions, some special lessons related to that, and I would say that this process is going in all the regions, and however, of course, I deal more with separate cases, and here I just presented a wider picture, but of course I should somehow study it maybe on more concrete examples, but still I tried to search for reports and about real events, about real initiatives going on. Yeah, and about comments from profesor Strik, to jest no naprawdę bardzo interesujące i jeżeli mówić też o tej humanitaryzacji pamięci, oczywiście to jest jeden z najbardziej ważliwych takich tendencji, że najpierw patrzymy na ofiary. I te wszystkie formy, o których mówiłam w ostatniej części swojej prezentacji, oczywiście, że te nowe formy tej public history zorientowane przede wszystkim na ofiar i na ten proces mutual understanding and tolerance i tak dalej. Ale też mamy tutaj wielki problem, co chodzi o edukację. Dlatego, że bardzo często te nauczyciele mówią, że no bardzo dobrze, ten temat Holokaustu, ofiar i tak dalej, ale no to jest bardzo, no to może tak bardzo negatywnie wpłynąć na dzieci. Na przykład miałam takie doświadczenie, że rozmawiałam z dyrektorką jednego muzeum historycznego w Charkowie, ona mi powiedziała, że tak, no mieliśmy tutaj ideę zrobić taką wystawę o obozach koncentracyjnych, no ale to jest na tyle pesymistyczne dla dzieci i nie formuje u nich takiej optymistycznej wizji przyszłości Ukrainy, tak, że my zdecydowaliśmy tutaj raczej jakąś tam kobietę z czasu wojny, II wojny światowej, przedstawić jej biografię, ona taka bardzo heroiczna postać, to jest problem zrozumiały, że w tym tworzeniu pamięci nacjonalnej, tak, i tworzenia takiej wizji przyszłości jakiegoś narodu, to jest też tak problematycznie, tak, z tym działaniem, z tymi ofiarami. Dziękuję. Thank you very much for comments and for perspectives for the research. I was looking mostly on documentary prose because it's the most close to the history research. And also this process of desacralization is very important, it's even interesting to research how it influences collective memory. For instance, 2 years ago, I conducted such an associative experiment with my student, asked to them write down 5 words that going to their memory when they heard Chernobyl. So the result, it was more than 40 students of linguistics, history. The result, the most frequently used words were radiation, death, explosion, fear, Pripyat, illness, reactor pain.
There are attempts to desacralize, but still Ukrainian society and Ukrainians in their collective memory perceive Chernobyl as tragedy. But it's really interesting topic for research, even some open questions to ask what literature about Chernobyl you know and so on, what films you watched. And about Hundorova conception, it is criticized by some Ukrainian researchers. For instance, philosopher Ivan Lysy wrote that she a bit hyperbolizes the role of Chernobyl in forming literature. And this is more metaphor, like Chernobyl library, than literature about Chernobyl. But of course, her ideas about two discourses, official and unofficial, and desacralization, are interesting for further research. And about a question, I didn't meet some mentions about Jews, no, because it was not in focus of my research, but maybe some mentions are. I should also work on it. Thank you for questions and comments. Dziękujemy bardzo, dziękujemy Państwu.